Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz, znani z polskiego showbiznesu, już od 16 lat tworzą związek, który mimo wielu medialnych spekulacji o rzekomych kryzysach, okazał się być trwały i pełen miłości. W rozmowie z magazynem Na Żywo, Natasza podzieliła się emocjonującymi wieściami dotyczącymi planów pary, które mają uczcić ich zbliżającą się 16. rocznicę ślubu. Para planuje wyjątkową uroczystość, która odbędzie się w ich domu w Jajkowicach, tym samym miejscu, gdzie 16 lat temu wypowiedzieli przysięgę małżeńską. Chcemy uczcić tę rocznicę i nie wykluczamy odnowienia przysięgi, tym bardziej, że wszystko to chcemy zorganizować w tym samym miejscu, w naszym domu w Jajkowicach. Każdego dnia celebrujemy naszą miłość, nie zapominamy o tym. Chcemy być przykładem dla Kaliny, wyznała Natasza. Dodatkowo, Natasza ujawniła anegdotę dotyczącą obrączek, które para przestała nosić niecały tydzień po ślubie. Zaledwie kilka dni po ślubie Janusz zgubił swoją obrączkę, więc ja zdjęłam swoją. Teraz jest pretekst, by kupić nowe, chociaż szczerze mówiąc, obrączki to przecież jedynie symbol, a nie gwarancja szczęśliwego związku. Najważniejsza jest miłość, podkreśliła. Zaraz po odnowieniu przysięg małżeńskich, para planuje osobistą ucieczkę do Florencji, co dodatkowo podkreśla romantyczny i refleksyjny charakter tego okresu w ich życiu. Florencja, miejsce ich zaręczyn, jest dla nich szczególnie ważne i symboliczne. Decyzja o podróży bez córki Kaliny, choć może wydawać się niecodzienna, świadczy o ich chęci celebrowania miłości tak, jak na początku ich wspólnej drogi, w intymnej atmosferze, która pozwala na pełne skupienie się na sobie nawzajem. To, że postanowili odświeżyć swoje małżeńskie przysięgi i spędzić czas sam na sam, jest wyrazem ich nieustającej pasji i zaangażowania w utrzymywanie żywego płomienia miłości. Takie działania mogą inspirować i być przykładem dla innych par, pokazując, że długotrwałe związki wymagają ciągłej troski, dbałości oraz gotowości do celebracji wspólnych chwil, które są fundamentem trwałej i szczęśliwej relacji.